pacjentów ze Świegorzyna, czyli z sąsiedniego województwa, z Międzyrzeczy, z miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Stosunkowo duże, bo to 5,4%. Z Szamotu 2,2%, z Międzypodu 3,9%. No to myślę, że to pojęcie satysfakcji pacjenta chyba zaistniało. Ja sobie zdaję sprawę, że być może jeszcze nie do końca, że jeszcze mamy na pewno wiele do zrobienia. Bezinwestycyjnie, bo zbyt ucznie, czy wyprotowanie ręki też jest akurat tym, czego musimy się do co znamy, co już funkcjonuje, natomiast być może jeszcze nie wszędzie. Jeśli chodzi o program naprawczy, który został opracowany przez panią audytor planowego Polskiego Szpitala w czerwcu 2012 roku, jak on jest zrealizowany, to myślę, że pewne elementy z tego programu, ale nie tylko, zostały wprowadzone w życie na podstawie tych wyników finansowych, o których tutaj Państwu mówiłem. Natomiast będąc przy autorze tego programu, chciałbym przekazać Państwu taką informację, która została tutaj w tym programie zawarta, że odpowiednio wyższy kontrakt o co najmniej 4 miliony złotych w zakresie neurologii i udarów zwiększy szansę pozytywnej realizacji programu naprawczego. Czyli pani audytor oczywiście widziała też pewnego typu zaniedbania, bo to zewnętrznie zawsze to lepiej widać, jeśli ktoś z zewnątrz patrzy na funkcjonowanie szpitala. Natomiast też sobie nie wyobrażała, żeby program naprawczy w zaproponowanym przez nią zakresie był w pełni zrealizowany, jeśli nie będzie wyższego kontraktu. No, kontrakt wyższy o 4 miliony złotych, tak jak Państwu tutaj zacytowałem, jest szansą na zrealizowanie tego programu. A jak to wygląda? Wygląda to w chwili oceny przez panią audytor. Te dwa zakresy miały wartość 1 252 000. Plus 4 miliony to by było 5 250 000. W 2013 roku wartość udarów i neurologii wynosiła 2 842 000. Czyli do tej proponowanej kwoty jeszcze brakowało 2,4 miliona złotych. 2,4 miliona złotych to jest autentyczna wartość, którą te dwa oddziały potrafią zrealizować. Natomiast my nie ograniczamy przyjęć na oddział udarowy, natomiast z konieczności zaniżonego znacznie kontraktu ograniczamy przyjęcie na oddział neurologiczny. Czyli nasze możliwości w zakresie realizacji tego kontraktu są takie, jak i pani audytor, który będzie zapisał. Jeśli chodzi o 2014 rok, to w tej chwili w tych dwóch zakresach, żeby udało nam się zwiększyć fundusz, no dał się przekonać, że warto jednak tutaj dać kilka pieniędzy więcej na szpital na Jędrowyszu. Uzyskaliśmy na te dwa zakresy wartość 3 700 000, ale jeszcze ponad 2 miliony brakuje do tego, żeby rzeczywiście ta propozycja, która zawarta została w tym programie, była taka, która pozwala swobodnie akurat zrealizować zapisany program naprawczy. Ale tak jak mówię, na bieżący rok nasz program oszczędnościowy to jest dalsze 1 200 000 złotych, czyli tak się zbliżamy może nie do końca tymi akurat dochodami, które zostały narysowane czy zapisane w tym programie oceniającym na szpital, ale robimy wszystko, żeby w jakiś sposób dojść do sfinansowania się firmy. Powtarzam jeszcze raz, że jeśli wydobędziemy te środki z Narodowego Funduszu na sprawy ratujące życie 2012-2013 roku,
firma będzie wyprowadzona na post. Ale i tak, jeszcze raz powtórzę, że pacjent w naszym szpitalu musi się czuć bezpiecznie i tak samo jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, tę dyskusję oczywiście chciałbym jeszcze dopytać. Bardzo proszę pan. Panie dyrektorze, ja mam tutaj tak sobie ponotowałem takie pytania tutaj dotyczące, bo tutaj taka tematyka właśnie została poruszona tutaj w tym przypadku na dzień dzisiejszy. Ja może tu przedstawię panu te pytania. Ja pokrótce panu przeczytam i pan będzie mógł sobie lepiej odpowiedzieć, bo będzie to skonkretyzowane. Panie Adamie, to jest jakieś dodatkowe pytania? Dotyczące właśnie tych tematów tutaj, które zostały tu przedstawione. Przedstawieniem tematu. Znaczy ten zakres, tą tematykę, którą pan przesłał, przesłaliśmy panu dyrektorowi. Ale to nie były szczegółowe pytania. Nie wolno pytać. I po prostu to był temat przybliżony. Pan tutaj tak ma o wiele nakreślił to. Ale w związku z tym, jaki jest problem, gdy są zadawane pytania? Bo na ostatniej sesji pan przewodniczący powiedział, że takie tematy można poruszać na komisjach, więc w związku z tym ja tutaj widzę. Nie ma z tym problemu, tylko jeśli to są dane szczegółowe, pan dyrektor może tych danych przy sobie po prostu nie mieć. To nie odpowie najwyżej na to. Pozdrawiam głos panu dyrektorowi, czy jest pan dyrektor w stanie się odpowiedzieć? Ja myślę, że na kilka pytań jestem w stanie odpowiedzieć, natomiast nie chciałbym przekazywać tutaj państwu danych, które pewnie są dla mnie wiarygodne. Oczywiście, w związku z tym, jeśli mógłbym zaproponować, to ja oczywiście odpowiem na piśmie na te wszystkie pytania dodatkowe. Natomiast takie tutaj zapytanie jest, czy prawdą jest, że zadłużenie szpitala w końcu 2013 roku wynosiło 8,5 miliona złotych, prawda? A w ciągu 4 miesięcy tego roku zadłużenie wzrosło o dalsze 400 tysięcy, prawda? Dlatego proszę Państwa, że na karetkę, o którą prosiliśmy też samorządy, uzyskaliśmy 175 tysięcy złotych, a ona kosztowała 340 tysięcy złotych, czyli resztę musieliśmy z naszych środków pokryć i 212 tysięcy, o ile pamiętam, kosztował konieczny zakup w grudniu aparatu USG, na którego też nie mieliśmy żadnych wolnych środków. No padł nam na ten aparat i po prostu trzeba było kupić do pracowni USG nowy aparat. Czyli to są odpowiedzi, że to prawda, tak, ale tu jest dlatego dosyć dużo tych pytań. Jeśli mógłbym taką propozycję mieć, to że odpowiem pisemnie to. Dobrze, bardzo proszę, bo mieliśmy ustalone, że pytania miały dotrzeć do państwa, pani wcześniej miały być przekazane panu dyrektorowi, żeby się oczywiście przygotować szczegółowo odpowiedzi. Ale nie zostało tu jeszcze wszystko poruszone, bo ja mam między innymi, jakie jest przeznaczenie trzeciej kondygnacji niezagospodarowania od czasu wybudowania tej, to jest od 2010 roku. Nic pan na ten temat nie powiedział. Między innymi. Jeśli chodzi o trzecią kondygnację, to ja bym chciał uściślić, bo to idzie do kamery. Panie Januszu, panie Adamie, ja mam tutaj listę pytań, tu nie ma ani słowa o żadnej trzeciej kondygnacji, więc ja wolałbym o uściślenie i bym prosił, dobrze, żeby nie stawiać tutaj ale panie przewodniczący. Jesteśmy na komisji, to gdzie mamy rozmawiać? Dobrze, ministrowie, ale to niech pan nie mówi, że zostały te pytania podane, bo one nie zostały. To był temat, teraz proszę zadać te pytania. No więc zadałem te pytania. Bardzo proszę na tą trzecią kondygnację. Trzecia kondygnacja
ta będzie mieściło się według norm już tych przyszłych, obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, czyli tak jak na pozostałych oddziałach, będzie się mieścił oddział ortopedii i reumatologii narządu ruchu. Tam tych miejsc będzie gdzieś około 19-20 łóżek. Aktualnie ortopedia posiada 13 łóżek. Natomiast z chwilą zwolnienia, natomiast kiedy to będzie zrealizowane, bo w tej chwili trudno mi określić, bo według wartości kosztorysowej to zrealizowanie tego zadania pod klucz, to tam, jak pamiętam, około chyba 3 milionów złotych. Natomiast z chwilą, kiedy ta trzecia kondygnacja byłaby zagospodarowana, to znaczy raz oddział ortopedyczny. Po drugie, na tej samej kondygnacji znajdują się pomieszczenia wolne pod salę operacyjną wraz z zapleczem dla potrzeb tylko oddziału ortopedii, bo jest to rzeczywiście oddział super czysty. Natomiast w pomieszczeniach zwolnionych przez aktualną ortopedię zamierzamy je przeznaczyć na oddział neurologiczny. Natomiast oddział neurologiczny, który na siłę, ze względu na zmiany przepisów, które rozpoczęły obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku, został umiejscowiony na powierzchni starego oddziału chorób wewnętrznych. I te pomieszczenia po tym oddziale aktualnym neurologicznym zostaną zwolnione, to zostaną przeznaczone na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych i wtedy mam nadzieję, że już zupełnie problem łóżek tak zwanych korytarzowych zupełnie z naszego szpitala zniknie. Wtedy chorób wewnętrzny miałby zamiast 32, 44 łóżka, czyli ten problem intymności pobytu pacjentów tego oddziału też byłby w końcu zarysowany. Czyli trzecia kondygnacja to jest sala operacyjna dla potrzeb ortopedii wraz z zapleczem i oddział ortopedii traumatologicznej. W związku z tym miałem też pytania, dlaczego na przykład w 2019 roku nie zostało to zrealizowane, ponieważ była firma, która chciała wydzierżawić i po prostu chciała, żeby dyrekcja ustaliła jej wpłacalną, no, oni chcieli wpłacić około 2,5 miliona, a po prostu dyrekcja miała ustalić dzierżawę i można powiedzieć, że do dzisiejszego dnia nie jest to uruchomione i jak pan sam powiedział przed chwilą, no nie wiadomo kiedy to będzie tego, no to jest z każdym rokiem jest strata. To są koszty, a po drugie, że nie wpływa przekaz za dzierżawę no tych brakujących pieniędzy, a wiadomo, że szpital oszczędzając tutaj, co wynika właśnie z pana tutaj wypowiedzi, to no nie jest to tak, jakby to powiedzieć, szybko i takie zadowalające, jest to w długim okresie i dlatego mam pytanie, dlaczego to nie zostało w ten czas, jakby to powiedzieć, no podjęte i nie zadziałano, aby na przykład wydzierżawić to komuś, gdzie by spływały pieniądze. Takie mam pytanie właśnie. No to jest temat, który rzeczywiście funkcjonował w naszej firmie przez okres kilku miesięcy. Natomiast ze względów takich, że postanowiliśmy, że nie będziemy wyłączać z tej organizacji pod nazwą szpital poszczególnych komórek organizacyjnych, które mogą być prowadzone przez inny podmiot. Stąd też tego typu decyzje. Proszę Państwa, w pewnym akurat okresie była obawa, że szpital pozostanie zakresem usług tylko tych, które żaden inny podmiot nie wyśle. I stąd też wspólna decyzja kierownictwa, załogi i nie tylko, również organu prowadzącego, która w zakresie przeważyła, że od tej decyzji, która
miałaby chwilowo uchronić szpital od tych tak, konsekwencji finansowej, od tego osoby prawnej. To mam jeszcze trzy, bo też nie usłyszałem, czy zakupy leków i innych środków medycznych na potrzeby szpitala odbywają się w trybie zamówień publicznych i kto jest za to odpowiedzialny, gdyż był taki specjalista, który został w tej chwili dyrektorem szpitala w Olsztynie. Czy ktoś go zastępuje i właśnie czy ktoś nad tym ma kontrolę? Organizacja pod nazwą szpital pozyskuje z organizmem żywy. I on musi funkcjonować normalnie, zgodnie z tym, do czego jest statutowo przeznaczony. Jeśli nie ma człowieka, który się tym zajmuje, no to na jego miejsce wchodzi ktoś inny. Jeśli chodzi o leki, oczywiście są one zakupywane zgodnie z zasadami określonymi przez ustawę zamówień publicznych. Zresztą w naszej działalności wszystkie zakupy, wtedy do chyba 56 tysięcy, bo teraz ta granica jest wyższa, mamy obowiązek kupowania wszystkiego na zasadzie zapisów ustawy o zamówieniach publicznych. Zresztą mamy określone tutaj kwalifikowane służby. Jeśli chodzi o leki, to jest zespół pod kierownictwem zastępcy dyrektora do spraw medycznych i kierowniczki naszej apteki we współdziałaniu z ordynatorami poszczególnych oddziałów. Każdy zakup jest określony zarządzeniem dyrektora, kto do komisji tej przetargowej jest powoływany. Także tutaj ten nadzór, taki fachowy, merytoryczny, przygotowujący akurat przetarg, wewnętrznie mamy zabezpieczenie. Tu też również należy też tak podkreślić, że Szpital Nowotolnicki jednym jest z niewielu szpitali w Wielkopolsce posiadających lądowisko dla helikopterów, spełniający wymagania ministra zdrowia, no i posiada również fotoogniwa do podgrzewania wody oraz została wykonana termomodernizacja. I koszty inwestycji wyniósł około 30 milionów złotych, czyli zostało to wydane ze środków publicznych Starostwa Nowotomyskiego bez dofinansowania z UEPO, tak? Tak, na razie jeszcze powiat nowotomyski jest w dalszym ciągu na pierwszym miejscu na liście rezerwowej tych projektów, które ewentualnie mogą skorzystać jeszcze z tych środków UEPO. To też jest pytanie, a jak zostały wykorzystane przez szpital środki finansowe przekazane przez gminę Nowy Tomyśl do tej pory? A tak, to przepraszam, nie było też o tym zapomniałem. Przepraszam bardzo. Jeśli chodzi o ośrodki, które zostały przekazane przez gminę Nowy Tomyśl w roku 2011, to była kwota 250 tysięcy złotych. W sumie otrzymaliśmy 680 tysięcy złotych od wszystkich gmin z terenu naszego działania. W tym udział państwa gminy, naszej gminy, też jest to mieszkańca Nowego Tomyśla, to jest 250 tysięcy złotych. 250 tysięcy złotych zostało wydatkowane w następujący sposób. Zostało kupione 20 łóżek rehabilitacyjnych, zostało kupione 12 łóżeczek dziecięcych, to jest kwota 77 649 zł. Zostało zakupionych 11 stanowisk do pielęgnacji noworodków dla potrzeb oddziału noworodkowego, to jest kwota 21 775 zł. Zostały zakupione 4 łóżka kardiologiczne dla potrzeb intensywnego nadzoru w ramach oddziału chorób wewnętrznych. To jest 54 151 zł.
zostały zakupione 4 urządzenia, które mają nazwę linia bezprzewodowa na poszczególne oddziały. To jest kwota 49 986 zł, czyli w sumie 204 zakresy zakupów, o których tutaj przed chwilą przekazałem, to jest kwota 253 562 zł. 70. Natomiast jeśli chodzi o rok 2013, to Państwo jako samorząd przekazaliście dla potrzeb 150 tysięcy złotych na zakup ambulansu. I ten ambulans w kwocie prawie 340 tysięcy złotych został zakupiony. I został on przekazany na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Zbąszyniu. Układ był jeden. Karetka, która jest w Nowym Tomyślu, karetka SK, to jest rocznik 2008, a karetka, która była tam na ambulans w Bożynu, to był rocznik 2000. Czyli to była główna domena, która kierowała przekazanie ambulansu tam, gdzie on się w tej chwili znajduje. Poza tym chcę powiedzieć, że gmina Zbąszyn dała 100 tysięcy złotych, też jako wkład własny na zakres ambulansu. Ale te kwoty nie były ważące, tylko rocznik pojazdu był tą wytyczną, która spowodowała przekazanie pojazdu. Ja teraz chcę Państwu przekazać, że ten ambulans, który mamy tutaj w Nowym Tomyślu, ambulans typu S, ma już w tej chwili lat 6, już też ulega różnym poprawom i na pewno w tym roku będzie zakupiony, będzie stacjonował nowy tutaj w Nowym Tomyślu z naszych wewnętrznych środków szpitala. Tutaj jeszcze właśnie do punktu 5, gdzie jest na przykład, czy planowana jest prywatyzacja szpitala. Pan powiedział, że nie jest, ale czy było tak lub jest, że osoby prywatne lub fizyczne są zainteresowane kupnem naszego nowotomskiego szpitala? Coś pan wie o tym? Nie ma. Nie ma żadnego zainteresowania? Żadnego zainteresowania. To znaczy być może jest jakieś zainteresowanie. No ale pan nie wie, nikt się. Trzeba powiedzieć, że to jest ładny kąsek, prawda? Panie dyrektorze, to może do wyjaśnienia. Czy wpłynęły do pana jakieś oferty? Proszę. Czy jest przewidziany jakiś remont oddziału chirurgicznego? Tak, jest przewidziany remont oddziału chirurgicznego. W tym roku tam zostaną zrobione już jakieś wstępne rzeczy, to znaczy w sensie na pewno jednej łazienki wspólnej dla dwóch sal chorych. W tej części pierwszej, tam gdzie był kiedyś oddział anestezjologii intensywnej terapii. Plus do tego remont tych łazienek, które tam są w tej tak zwanej górnej części, a w roku przyszłym też taki gruntowny remont tego podjazdu, tak żeby samo wejście akurat na ten oddział nie straszyło pacjenta, żeby było przynajmniej takie, jak jest piętro niżej, to znaczy na oddziale położniczo-ginekologicznego, samo wejście jednak na oddział pacjenta, to też jest jakiś takie właściwe wierzenie. Jeszcze mam jedno pytanie. Czy prawdą jest, że powiat nowotomyski nie otrzymał na rozbudowę szpitala 9,3 miliona z WRPO ze względu na brak odwołania ze strony starostwa w wymaganym terminie? Z tego co ja wiem, to pan starostwa mnóstwo pism akurat pisał do pana marszałka. Ja również w kilku przypadkach swoim podpisem zasygnowałem te pisma. I odpowiedź pana marszałka była taka, że jesteśmy na pierwszym miejscu na liście dodatkowej. Jeśli będą środki z tytułu rozliczenia innych budów w tym zakresie, to wtedy będą. Natomiast w dalszym ciągu pan marszałek z tego co wiem, potwierdził, będąc tutaj komentarzem, że i będąc również w szpitalu na początku maja, bardzo ładnie.
dokładnie ocenił to, co widział w naszym szpitalu. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze mam tutaj jedno. Ilu lekarzy i personelu dojeżdża spoza Nowego Tomyśla? Znaczy, ja widziałem, że to jest tutaj na tym pytaniu, które w tej chwili dostałem. Znaczy, generalnie mogę powiedzieć w ten sposób, że naszych lekarzy, którzy mieszkają w Nowym Tomyślu, jest zdecydowanie mniej i w okolicach jest zdecydowanie mniej niż ogólna ilość zatrudnionych. Czyli odpisze pan tutaj na te pytanie, które po prostu żeśmy to akurat nie omawiali, a tego. No może tak prosił, że na te wszystkie pytania pan odpowie, prawda? Ze spokojem zastanowi się pan nad tym, a dzisiaj już nie będziemy. Niektóre widzę, że są takimi złośliwymi dosyć pytaniami. No, też odpowiem oczywiście. No oczywiście. Dobrze, dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę, Leszek. Ja jeszcze chciałem tylko odpowiedzieć, że w ostatnim czasie przebywałem dwukrotnie na oddziale Pomyślowym, na ostatnim. I muszę powiedzieć, że zostałem obsłużony bardzo fajnie. Nie było żadnych problemów, miła obsługa. I to chyba jest zasługa też dyrektora, że się tak właśnie obchodzą z pacjentami. Także to bym chciał podziękować dyrektorowi i całemu oddziałowi chirurgii tak za miłą obsługę. Oczywiście obyłka osiedla jest to błąd systemowy, czy jednak błąd ludzki? Bo wydaje mi się, bo pan powie, że to jest błąd systemowy, teraz tego tak nie wiem. Moim zdaniem dyspozytor odbiera zlecenie i to on zrobił błąd. Nie połączenie na linii. No tak mi się wydaje. Osoba, która przekazywała informacje o koniecznym przyjeździe do ambulansu, przekazała wtedy te dwa lata temu informacje na telefon alarmowy 112 i odebrał Poznań. I w związku z tym mówił osiedle Batorego, on się nie przedstawił, skąd dzwoni, a wtedy jeszcze nie było takiej lokalizacji, jakby mówiłem, prawda, skąd dana osoba dzwoni i stąd też taka komórka wtedy nastąpiła. Teraz, według deklaracji pana wojewody, osoba, która wzywa pogotowie, będzie rozpoznawalna w terenie dokumentu. Takie są. Nie musi się przedstawiać. Czyli nie musi się przedstawiać, będzie automatycznie zorganizowany skąd. Tylko to też jest takie trochę niebezpieczeństwo, bo zadzwoni do mnie, przykład tylko taki. Córka, która ma 7 lat, dzwoni do mnie, ja jestem w Poznaniu. Tata, mama zasłabła. Co robić? Córusia już dzwoni na pogotowie. I tu może być takie małe faux pas, bo mnie zlokalizują w Poznaniu. Także to jest nie wiem, uwaga, gdyby pan dyrektor rozmawiał jeszcze na kartę, żeby może wrócić na taki drobiazg, ale może być czasami... Czy ja mogę? Proszę. Chciałam się dowiedzieć, Aleksandra Zambaczyńska. Chciałam się dowiedzieć, jak pan osobiście ocenia ten powrót do scentralizowanego systemu ratowania tego telefonicznego. Czy to jest pana osobiste opinie, czy to jest dobre, czy to jest złe? Znaczy, ja może odpowiem inaczej. Wydaje mi się, że ten układ organizacyjny, który myśmy wprowadzili na naszym terenie, gdzie dyspozytor Państwowej Straży Pożarnej i dyspozytor Zespołu Ratownictwa Medycznego funkcjonowali w ramach jednego pomieszczenia. Jeden i drugi znakomicie znają topografię tego powiatu. Nam ten system zagrał i on się sprawdził rzeczywiście. Nie było tego typu przypadków pomyłek. Natomiast pan wojewoda stwierdził, że ten system, który zostanie przesunięty na większy rejon, też się sprawdzi. No, należy temu wierzyć. To nie jest nasza decyzja. No tutaj nie mamy nic do przekazania w tym akurat zakresie. To jest decyzja wojewody, bo zespoły ratownictwa, ja o tym też nie przekazałem, zespoły ratownictwa medycznego są finansowane ze środków wojewody. Narodowy Fundusz Zdrowia jest
tylko taką pocztą, która przekazuje nam pieniądze. Natomiast są to środki wojewody, czyli on jest organizatorem ratownictwa medycznego na swoim terenie i taka jest jego decyzja. Myśmy oczywiście wiele jakichś znaków zapytania, od chociażby te, które tutaj już były przekazywane, przekazywali panu wojewodzie na spotkaniach. No, decyzję taką podjął. Czyli finansowo to w żaden sposób ten szpital to nie ma? Nie. No bo środki finansowe na działanie zespołu ratownictwa medycznego będą w dalszym ciągu dla nas wypełniały. Jeszcze mam krótkie takie pytanie, bo czy dobrze pana zrozumiałem, że w szpitalu są zatrudniane spółki pielęgniackie? Ma pan coś? Też, tak. To są różne formuły zatrudnienia. Z racji braku pielęgniarki. Z racji braku pielęgniarki. Musimy posiłkować się zatrudnieniem w innej formule. Nie możemy stosować tak zwanych nadgodzin. Dziewczyny nasze, które są zatrudnione na etapach umowy o pracę, byłyby chętne. Ale jest to zdecydowanie droższe dla firmy niż zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej pielęgniarki zawodowej. I tak niestety, z racji braku pielęgniarek i tego systemu, który został nałożony w sensie ilości zatrudnienia na poszczególnych komórkach organizacyjnych, musimy posiłkować się siłami różnymi zewnętrznymi. I do nas przyjeżdżają pielęgniarki z Olsztyna i Wodziska, Szamotu, jak również nasze pielęgniarki w chwilach wolnych swoich też korzystają z pracy, czy tego dodatkowego zatrudnienia w tych szpitalach, o których. A ile jest tutaj naszych pielęgniarek, które zatrudnione są właśnie? Znaczy, ogólnie mogę powiedzieć, że mamy pielęgniarek i położnych około 145 czy 145. No, dziękuję. Dziękuję. Proszę pan burmistrz. Znaczy, ja na wstępie chciałbym podziękować panu dyrektorowi, że skorzystał z tego zaproszenia i na dzisiejsze posiedzenie komisji przyszedł. Bo pragnę przypomnieć, że podległości jako takiej żadnej, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala publicznego, nie ma w stosunku do gminy. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że gmina jedna, jak jest taka potrzeba, to określone środki finansowe przekazuje, to są pewne naczynia połączone. Także panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Ale chciałbym odnieść się do tego swego rodzaju poziomu dyskusji, który tutaj się odbywał, a ten poziom dyskusji miał podtekst polityczny. I na początku, tak, w momencie, kiedy wszedłem, wywołała się dyskusja związana z pytaniami. Panie Adamie, nikt nie zabroni pytać na komisji, bo to jest prawo każdego radnego. Tylko chodzi o formułę. Ja przypomnę, że zakres, tematyka, którą pan przedłożył między innymi, została przekazana do pana dyrektora i na te tematy pan dyrektor się przygotował. Pan ma oczywiście pytać dalej, ma pan do tego prawo, tylko pan to zrobił w taki sposób. Cytuję. Nie usłyszałem jeszcze odpowiedzi na takie pytanie. Tu pan wymienił. Jak trzeba, to ja mogę dalej szczegółowo. Tego pytania w zestawie nie było, ale ponieważ pan wypowiada się do kamery, nie wiem, gdzie to będzie publikowane, to można by zrozumieć, że to pytanie specjalnie pominięto, a nie tak jest. To jest jeden taki szczegół. Drugi. Jak słyszę pytania, czy prawdą jest, delikatnie mi skóra cierpnie i przyznam szczerze, że w tym momencie jeszcze bardziej poczułem się delikatnie zbruzgotany, bo uczestniczę w rozgrywce politycznej, a nie pan dyrektor powinien odpowiadać na to pytanie, panie dyrektorze. Ja przepraszam, nie mówię tego w systemie nadzoru, tylko pytanie powinno być skierowane do starosty. Czy prawdą jest, że? Czy prawdą jest to, że starosta nie
odniósł się w porę, czyli nie wniósł zastrzeżeń do decyzji, którą podjął marszałek. Pan dyrektor odpowiedział, że pan starosta słał dokumenty. I tak będzie to przedstawione w telewizji, że właściwie nie wiadomo, czy starosta odwołał się od tej decyzji, czy się nie odwołał. Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. I jeżeli to pytanie miałoby gdziekolwiek być wykorzystywane, to ja bardzo proszę, żeby nie korzystać z tej wypowiedzi, która tutaj zafunkcjonowała. To wszystko w protokole jest i jest to nagrane, bo to pytanie powinien pan albo osobiście, albo poprzez radnych powiatowych zadać panu staroście, jaki jest rzeczywisty stan rzeczy. Bo nie daj Boże, jak wniosek pójdzie tam z tego spotkania, że starosta zaniechał, nie wniósł zastrzeżenia, w związku z powyższym środków żadnych nie będzie. No taki ten wniosek z tej dyskusji można by wysnuć. A myślę, że nie tak jest. Ale ja nie jestem pełnomocnikiem starosty, dlatego nie będę się tutaj kusił o to, żeby odpowiadać na to pytanie. Także moje zastrzeżenie tylko jest takie, żeby dyskutować w tym gronie, szukać odpowiedzi na konkretne pytania wśród tych osób, które są kompetentne i upoważnione do odpowiadania na określone pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Adam chce jeszcze coś powiedzieć? Jeszcze coś powiem. Proszę. Proszę, ja proszę się tak przedstawić, bo to jest nagrywane, dobrze? Wojciech Andrzejewski. Panie burmistrzu, tak chodząc, uczestniczę we wszystkich sesjach i widzę, że gdzie tu pan widzi jakiś podkład polityczny? Zadajemy pytania. Kiedyś na sesji zabrałem temat, sprawa była przegłosowana, powiedziałem mu szata po obiedzie, powiedzieliście państwo przyjdźcie na komisję. To jeżeli ktoś, tutaj, jeżeli opozycja zwraca taką uwagę, tutaj nie wiem, czy to jakaś była złośliwość w tych pytaniach. No, możliwe, że akurat szczegóły, co tutaj, no to nie jeden temat o starostę chodzi, no, pan burmistrz ma rację, ale czemu po każdym pytaniu pana radnego Prockowiaka zawsze pan widzi jakiś postęp polityczny? Nie wiem. Tu tylko trzeba patrzeć na człowieka i co kto przedstawia, a nie tam o jakiejś polityce, po co mieszać politykę. Jak polityka wygląda, widzi panu góry. Dobrze, dziękuję panu. Ja powtórzę to, co przed chwilą powiedziałem. Pytać można i gdyby pytanie było zadane w taki sposób. Jak albo kiedy zostanie zagospodarowane trzecie piętro? Nie tak było zadane pytanie. Początek był taki. Nie usłyszałem jeszcze odpowiedzi, jak i tu dalej się już wszystko potoczyło. To by znaczyło, że pytanie znalazło się w materiałach, ale pan dyrektor je specjalnie pominął. I tak to pójdzie do telewizji. I to już jest nieprawda. Bo tego pytania tu w samym materiale nie było. Zaś pytanie mogło być zadane, bo pan Adam ma do tego prawo. Ja tego nie neguję. Jeszcze jedno zdanie, można? Proszę. Pytania były przygotowane. Nie wiem, nie wiedziałem o nich. Przyszedłem jako mieszkaniec. Dzisiaj zauważyłem te pytania. Ale do czego zmierzam? Czasem w czasie dyskusji, po to jest komisja, że nasunie się jakieś nowe pytanie. I tu nie powinno być żadnych oporów, żeby ktoś zabronił. Ja mówię o tym, że można pytać. Tylko w momencie, kiedy zaczynam swoje pytanie od stwierdzenia, nie usłyszałem jeszcze odpowiedzi. No to jakie wnioski mu się nazywają? Że ktoś to pominął. Ja bym chciał jeszcze zaznaczyć, że pan dyrektor tutaj przyszedł do nas jako gość, a nie żebyśmy tutaj rozsądzali i próbowali zrobić kogoś innego, czy cokolwiek. Tak to zaczyna powoli wyglądać. Jakby było to przesłuchanie, to była jakaś komisja śledcza, czy coś tego typu. Dobrze, Mateusz, to teraz ująłeś. Także ja bym prosił trochę o powstrzymanie emocji, dobrze? Panie Przewodniczący, ja proszę o uzgodnienie, dlatego że ja mam w tej chwili swoją merytoryczną komisję o 13.30. Oczywiście, rozumiem bardzo. I też muszę przedstawić gotowe. Bardzo panu dziękuję za przybycie. Mam jeszcze pytanie, bo nie chciałbym potem odpowiadać. Tak. Dlaczego, panie dyrektorze, do kiedy można spodziewać się odpowiedzi na te pytania, które pan Adam przekazał? To jest po pierwsze. Po drugie,
czy pozostali członkowie komisji też otrzymają odpowiedzi. Chcielibyśmy poznać i pytania, i w tym momencie odpowiedzi. Tak, pytanie, do kiedy punkt 1 lipca rozpoczynamy tak zwany sezon urlopowy i po co potem sobie zadawać dodatkowe pytania albo doskakiwać, że miało być, a nie ma. Notabene, panie burmistrzu, o tych pytaniach słowa cały czas w protokole będzie i dziwne byłoby, żeby one się tutaj też nie znalazły. Chyba, że pan Adam ma jeszcze jakąś drugą wersję, to byśmy poprosili. Mam jeszcze, bo oczywiście. To do protokołu bardzo prosimy. W związku z tym, że... Panie Adamie, pan słyszał? Tak, tak. Do kiedy będą no, poprosili? Do końca przyszłego tygodnia. No. Przyszły tydzień, no to może na tego, do soboty na przykład, nie? Bo nie najważniejsze to jest to, co usłyszeliśmy pana dyrektora, że jakakolwiek jest sytuacja finansowa, zdrowie mieszkańców nie jest w naszym powiecie zagrożone. No i to jest najważniejsze. Sąsiedzi. I to jest najistotniejsze chyba, to co z tej komisji powinno wyniknąć, że możemy spać spokojnie. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję. Zamykam ten punkt. Panie przewodniczący, jeszcze nie jest dotyczy tu pana dyrektora, ale właśnie to, co pan burmistrz Ruta powiedział, że zadałem takie pytanie, ponieważ pominął pan został ominięty punkt. I tak został. Siódmy punkt. Jakie zostały wykorzystane przez tutaj środki finansowe? Panie Adamie, nie zgadzam się, dyskusja się nie skończyła. Proszę zobaczyć, ja mam kropkę postawioną, że będzie to jeszcze tego. Rozwiązała się dyskusja między panami, więc nie chciałem się wtrącać. Mam to zaznaczone. Także naprawdę ja jestem tutaj po to, żeby nic nie umknęło. Czasami może się coś dać, ale staram się, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Naprawdę. Dobrze. Dobrze, no zamykamy może ten punkt i poprosimy panią skarbnik, bo mamy tutaj, no jest jeszcze trochę materiału, mamy, które sobie zobaczmy. I to jest tutaj teraz blok uchwał. Zróbmy sobie 3 minuty przerwy, tak? Jak ktoś tam chciał nogi rozprostować.